Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to odcinek o stronie, z której tak naprawdę każdy gracz, który jakoś tam lepiej chce rozwinąć swoją postać, powinien korzystać. Są to SFToolsy. SFToolsy, o których zapewne wielu z Was słyszało, ale dwa filmy temu bodajże pytałem Was, bo pojawiła się opcja zalogowania bezpośrednio do tej strony swoim loginem oraz hasłem z gry, no i dzięki temu nie musimy robić żadnych plików HAR, nie musimy robić żadnych tam po prostu ręcznego wpisywania i tak dalej, żeby skorzystać między innymi z symulatora lochów, tylko od razu tą postać nam ładnie zeskanuje nam przy okazji naszych pachołków i wszystko będziemy mieli podane jak na tacy, więc pytałem, czy chcecie na ten temat film, pisaliście, że tak, dlatego też go nagrywam. Na wstępie, może zanim omówię w ogóle o co chodzi z tą stroną, jak ona działa i co tutaj mamy ciekawego, to możecie zostawić kciuka w górę oraz jakiś komentarz, dlatego że myślę, że dużo osób powinno zobaczyć ten film, jeżeli w ogóle jeszcze nie wiedzą o takiej stronie albo nie wiedzą, jak działa ta opcja logowania, dlatego że no tak jak mówię, wielu graczy, którzy tam chcą jakoś fajnie swoją postać rozwijać, dla wielu będzie ta strona bardzo pomocna i to tak jak mówię, dobrze, żeby dużo osób ten film zobaczyło, więc teraz zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie komentarz i możecie jeszcze subika, bo tak jak mówiłem wczoraj, już niedużo brakuje nam do 13 000. O co chodzi ze stroną SFTools? Jest to strona stworzona przez jednego z graczy, który się zna, powiedzmy, na jakimś tam programowaniu i tak dalej. Z tego co wiem, ta osoba również pomaga na serwerze testowym znaleźć jakieś tam bugi, powiedzmy, chciałem powiedzieć bugi, ale chyba po angielsku się powinno mówić bugi, mniejsza z tym. No i tak jak mówię, generalnie pomaga delikatnie mówiąc w rozwoju tej gry prawdziwym programistom, którzy tam są zatrudnieni właśnie w Playa Games, o ile dobrze wiem, więc no tak jak mówię, stronka jest naprawdę wykonana dość, można powiedzieć, profesjonalnie i wiele informacji zawiera. Między innymi, zanim tu przejdziemy do tego symulatora lochów, czyli do tego, co jest tak naprawdę najważniejsze, no to mamy coś takiego jak symulator petów, który omawiałem szerzej w poradniku do pupili, no ale jak widzicie, możemy sobie przetestować, czy danym środowiskiem i generalnie danym petem na jakimś tam levelu, na jakimś tam poziomie trenera w podziemiu i tak dalej, jesteśmy w stanie pokonać innego peta. Tutaj sobie klikamy run i nam oblicza szansę, jaką na to mamy, ale tak jak mówię, to omawiałem w poradniku do pupili szerzej. Co my tu jeszcze mamy? Mamy ten symulator lochów, do którego zaraz przejdę. Mamy na przykład run bonuses, czyli po prostu taką tabelkę z runami, która nam pokazuje, w jakiej ilości run możemy zdobyć, na przykład 30% na broni, czy tam generalnie obojętnie jakie procenty na broni. Jak to klikniemy, to nam się otworzy taki arkusz Google'a, więc ja nie chcę tego klikać, no ale też z tego korzystam, bo mogę sobie sprawdzić, na przykład od jakiej ilości run będę miał 5% PD na itemku zamiast 4, nie? Więc to też jest pomocne. Co my tu jeszcze mamy takiego ciekawego? Mamy jakieś tam możliwość policzenia sobie ulepszeń do kowala na przykład, no i mamy również coś takiego, co jest taką ciekawostką, wszelkie jakieś kalkulatory do golda, do expa, ile tam może nam dawać akademia na danym levelu, jak na przykład tutaj wpiszemy, ile mamy głów hydry, jakaś tam wiadomo, ile nam daje dzienna misja, no to już są takie rzeczy, z których ja na co dzień nie korzystam, no bo to jest już dla takich, wiecie, no takie osoby, które ciekawią takie rzeczy, mi po prostu nie bardzo to interesuje, dlatego że no tyle, ile mi da misja dnia, tyle mi da i tyle, jakoś tam nie muszę sobie tego liczyć, no ale jeżeli ktoś jest ciekawy, no to jak najbardziej może z tego korzystać. Mamy również, tak w ramach ciekawostki wam pokażę, tutaj na samym dole taką, powiedzmy, tabelę, na jakim levelu czego ile dostajemy, no i jak sami możecie zauważyć, na levelu 612 od tak naprawdę levela 612 za jedno przedłużenie gryfa dostajemy 10 baniek golda, czyli po prostu jedną statystykę, także jak ktoś ma dużo grzybów, no to sobie może od właśnie 612 levela na gryfie farmić golda i dzięki temu przekładać to na statystyki. Wiadomo, że no żeby wbić 612 level, no to troszkę czasu potrzeba, ale mimo wszystko no tak to wygląda, także to w ramach ciekawostki. I co my tu w ogóle jeszcze mamy, to też wam mogę pokazać, jak to wygląda, tylko tu na górze muszę zerknąć. No właśnie, mamy ile tam na jednym levelu kosztuje nam statystyka, mamy tego gryfa, ile nam daje, mamy ile nam daje warta, no takie, tak jak mówię, takie ciekawostki, kto chce, to sobie może ogarnąć. No ale tak naprawdę, co nas najbardziej interesuje, no to jest ten symulator lochów. Już powstawał na ten temat film, ale w tamtym okresie była to dość wczesna faza rozwoju tego symulatora, nie było jeszcze opcji właśnie logowania do tej strony, więc tak jak mówię, no teraz się taka pojawiła, pytałem was w ostatnim, dwa filmy temu, tak jak mówiłem, czy chcecie o tym, na ten temat film chcieliście, więc nagrywam. Wchodzimy sobie w statystyki, wchodzimy sobie tutaj w files, no i mamy coś takiego jak właśnie import from game. Taka opcja została dodana, jak widzicie, ja tutaj mam różne skany, są daty, są godziny, to wszystko, jak ja przeważnie sobie sprawdzam, ile mam procent na jakiś log, teraz to korzystam głównie do W50, no ale właśnie, jeżeli nie macie opcji import from game, to najważniejsze tutaj musicie zaznaczyć tą opcję, czyli experimental futures, dlatego, że ona po prostu, jak ją zaznaczycie i odświeżycie stronę, to ta opcja import from game Wam wskoczy, dlatego, że ona jest dość świeża, jeszcze może są jakieś fazy testów czy coś, no ale generalnie działa bardzo, bardzo fajnie. No i ok, klikamy sobie właśnie to import from game, no i teraz co musimy tutaj wpisać? Username, wpisujemy nazwę swojego konta, czyli w moim przypadku będzie to neutral i potem małpka i po małpce wpisujemy adres serwera. Jeżeli jest to na przykład W50, no to wpisujecie, jak widzicie, w50.syfygame.net. Natomiast jeżeli na przykład ja sobie teraz zmienię na serwer polski, 37, weźmiemy naszego berserka, to wpisujemy S37.syfygame.pl. Wpisujemy hasło takie, które jakby no logujemy się nim po prostu do konta, tu nie ma większej filozofii i teraz dużo osób może zapytać, no ok, natomiast co będzie, jeżeli ktoś mi konto ukradnie, no bo wiadomo, że do takiej strony się logujemy swoim loginem i hasłem, więc tak jakby prawdopodobnie twórca ma to gdzieś tam. Z tego co wiem, nigdzie się te hasła nie zapisują ani nic, z tego co mówi właśnie twórca tej strony, poza tym on współpracuje z Plają, jeszcze do niedawna na stronie, teraz to gdzieś ukrył chyba, ale było, że strona jest approved by Playa Games, czyli po prostu jest zatwierdzona przez Playa. Playa o tym wie, jeżeli by nie była ta strona zatwierdzona, to bardzo szybko by została zablokowana przez Playę, więc myślę, że po prostu nie ma co tutaj się stresować, że tam konto nam ukradną, ale jeżeli nadal mimo wszystko macie wątpliwości, no to zawsze możecie wpisywać ręcznie, zawsze możecie używać pliku HAR. W tym filmie poprzednim na temat symulatora lochów dawałem Wam link, pokazywałem Wam, jak to robić, więc no po prostu teraz też tutaj gdzieś w opisie czy w przypiętym komentarzu wrzucę, jak na przykład ten plik HAR stworzyć czy coś. Natomiast no logowanie jest o wiele wygodniejsze i też dużo osób miało problemy z tym plikiem HAR, no a teraz myślę, że po prostu będzie to bez większych problemów. No i okej, wpisujemy swoje hasło, to hasło już mam, no i teraz mamy trzy opcje. Mamy, żeby pobrać swoją postać i wybrane postacie. O co tutaj chodzi? Jak widzicie, jak klikniemy continue, zacznie nas tutaj logować, wyloguje nas z serwera, jeżeli jesteśmy zalogowani tam na przykład na telefonie, czy na aplikacji, na komputerze, czy tam na stronie, no to nas wyloguje. No i jak widzicie, jak wybierzemy tą opcję, to pobierze naszą postać, czyli neutrala, plus możemy sobie wybrać, które osoby z gildii chcemy zeskanować. To taka ciekawostka, jest to dość wygodnie dla oficerów, dla liderów, żeby po prostu zaznaczyć wszystkich, zeskanować to wszystko, no i dzięki temu mieć wgląd, jak tam ludzie w gildii się rozwijają. Wezmę tutaj anul to. Tutaj mamy, żeby pobrać tylko i wyłącznie swoją postać, no i tutaj trzecia opcja, żeby pobrać swoją postać i wszystkie od razu, nie? Więc w sumie ta trzecia opcja jest najwygodniejsza dla właśnie liderów albo tutaj oficerów, no nie? No my sobie weźmiemy, żeby tylko naszą postać, klikamy continue, kontaktuje się z serwerem, pobiera informacje, no i jak widzicie mamy 14.09.10.55, to jest najnowszy plik zeskanowany i w zasadzie tyle, jesteśmy już, mamy tą naszą postać zeskanowaną, klikamy sobie tutaj SFTools, tutaj mnie pyta, a wy tego nie widzicie, to nieważne, no i jesteśmy na stronie głównej, wchodzimy w ten symulator lochów. Ja w ogóle tą stronę mam czarną, wy będziecie ją mieć białą, dlatego że ja mam wtyczkę, która mi tam wszystkie strony zamienia, jak są takie, wiecie, bardzo biją po oczach białym, to mi zamienia te strony na czarne, dlatego że ja mam dość duży monitor, bo monitor mam 32 cale, więc jak tam w nocy sobie przeglądam internet i jest strona biała, no to strasznie to daje po oczach, no nie, więc tak to wygląda. No i tutaj jak widzimy mamy taką opcję jak Pull Saved Characters. No i ja tych tutaj Onet Koksu się załapał, bo też mi dawał jakieś tam swoje pliki HAR, ale to mniejsza z tym. Generalnie chodzi o to, że jak widzicie mamy do wyboru tyle postaci. To są wszystkie postacie, które mamy zeskanowane. Jeżeli na przykład, nie wiem, skanujemy sobie, o widzicie tutaj mam 329 level maga, na magu jak wiecie już mam 330, dlatego że to jest po prostu stary skan. Jakbym teraz zeskanował maga, to tutaj mi się pojawi ten mag zamiast 329 levela to 330. W sumie to mogę Wam to od razu też pokazać, żeby było. Oj, nie chciałem tu wejść. Wejdziemy sobie w statystyki, jeszcze raz wejdziemy sobie w te pliki. import from game. Pamiętajcie, że żeby mieć tą opcję, no to najważniejsze musicie zaznaczyć tą ostatnią tutaj opcję, czyli experimental features, i po prostu jak ją zaznaczycie, odświeżacie stronę i już macie to import from game. To jest tak naprawdę cała magia. No i dobra, tu już mamy zaznaczony ten nasz W50 wpisany, od razu sobie również zaskanujemy, no jak widzicie 14.09, 2 minuty później. No i ok, wchodzimy sobie w ten Dungeon Simulator, no i teraz mamy, no teraz najnowsze mamy W50, jak widzicie 330 level, no i oczywiście nie nakłada nam się to z innymi tam postaciami, tylko po prostu podmienia, więc tutaj nie zrobi nam się ta lista nieskończona, tylko się podmieniają, więc no ja bym tu musiał zrobić porządek, bo tak jak mówię, no mam jeszcze jakieś inne pliki HAR z innych tam rzeczy, ale to mniejsza z tym. No i okej, wybieramy sobie na przykład tego tutaj maga i jak widzicie wszystko od razu jest uzupełniane. Uzupełniane jest jakiego mamy trenera, wszystkie tam informacje, tak samo jak wejdziemy w Berta, jak wejdziemy w Marka, w Kunegundę, no to wszyściutko jest, wszystkie statystyki dosłownie jednym kliknięciem po zalogowaniu się, więc no naprawdę super. No i teraz tutaj z listy możemy wybrać, którego potwora chcemy, w sensie który loch, a co za tym idzie, którego potwora chcemy sprawdzić. Tutaj mamy cyk, ale nie musimy tego robić, mamy też tutaj coś takiego jak aktualnie otwarte lochy, czyli z tej listy sobie możemy wybrać, który loch chcemy nam symulować i załóżmy, że wybiorę sobie 13 piętro, klikniemy simulate, no i na 13 piętro niestety nie mam nawet 0,01% szans, ale też jest ciekawsza opcja, tutaj jest coś takiego jak all, klikamy sobie to all i symuluje nam wszystkie lochy, jakie obecnie mamy otwarte. I teraz jak możecie zauważyć mamy tak, na Hemoridor 0,28% szans, czyli to co mówiłem we wczorajszym odcinku, na tą szkołę magii mamy 0,22, tutaj na doktora Benksa mam 0,10, 0,06 Esteros, Góra Olymp 0,06 również, no i 13 piętro w strefie mroku, bo tutaj jak widzicie jak jest takie zwykłą czcionką to jest w strefie światła, a jak jest taką można powiedzieć taką podkolorowaną delikatnie, nie wiem czy to widać na filmie, na jak wejdziecie to sami zobaczycie, no to mamy właśnie strefę mroku. Także tak wyglądają moje procenty właśnie na Magusiu. Teraz możemy szybko przeskoczyć na przykład na tego berserka, którego pobrałem cyk, no i od razu nam się wszystko zmienia, level, wszystkie statystyki i tak dalej, tak samo tutaj u Kunegundy. No i również mamy od razu obecnie otwarte lochy, jak widzicie, tak to wygląda, tu już są same strefy mroku, no i jak klikniemy all, no to zobaczcie, tak wyglądają nasze szanse na lochy. Co ciekawe na Lokiego mamy 1,10%, na Fifko mamy 0,64, tu 0,44, na uświęconą tradycją szkołę magii, więc w sumie te pierwsze trzy nie wyglądają wcale tak źle. I to jest cała filozofia, tak po prostu działa ten symulator lochów, tak należy z niego korzystać. No myślę, że jest to dość proste, nie? Po prostu wystarczy się zalogować i tak naprawdę tyle. Także polecam tego używać, mam nadzieję, że przyda Wam się ten poradnik, no bo dzięki temu naprawdę bardzo łatwo możemy sobie te lochy zerknąć, ile mamy procent, jak sami wiecie, jak oglądacie odcinki, to ja nieraz nawet na odcinku na szybko skanowałem postać, logowałem się po prostu do niej, żeby sprawdzić na bieżąco, jakie mam lochy, jakie mam procenty na lochy w danym momencie, żeby po prostu wiedzieć, co na tym odcinku dokładnie klikać, żeby nie marnować grzybów i tak dalej, nie? Także no tak jak mówię, jest to bardzo, bardzo przydatne. I tyle, tak naprawdę tyle. Odcinek głównie dotyczył właśnie tego symulatora lochów. Jak chcecie sobie inne opcje tu ogarnąć, to zapraszam. Linki do tego, jak stworzyć plik HAR, będziecie mieli w opisie. Link również do samej strony oczywiście będziecie mieli w opisie i też w przypiętym komentarzu to wszystko będzie, no ale tak jak mówię, nie ma co korzystać z tego pliku HAR, no bo o wiele wygodniej jest się po prostu zalogować. No i trzecią można powiedzieć taką metodą, no to jest po prostu tutaj wybranie klasy, wybranie levela i wpisanie ręcznie swoich statystyk, i o ile mamy tylko i wyłącznie do pokonania strefy światła, to nie jest to jeszcze takie ciężkie, bo w miarę szybko to uzupełnimy, no ale jak dochodzi jeszcze strefa mroku, gdzie musimy uzupełnić statystyki Berta, Marka i Kunegundy, czyli po prostu no Barbara, Magusia i no Kunegundy, tak jak mówię, no to jednak tego czasu naprawdę na tym nam dużo zajdzie, zwłaszcza, że za chwilę się to zmieni, za chwilę będzie trzeba znowu uzupełniać i tak dalej, więc no tyle. Tak to wygląda, tu jeszcze sobie możemy zmienić ile chcemy tych symulacji, możemy sobie to zwiększać i tak dalej. Ja zostawiam na domyślnym, no bo nie ma co, jak chcecie sobie zwiększyć, to możecie po prostu wpisać tu więcej, to tam do wyboru, do koloru, jak Wam się będzie podobało, możecie się pobawić. Tyle, także ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem i komentarza. No tak naprawdę cele są proste, po pierwsze, aby film dotarł do jak największej ilości osób, a po drugie subskrypcji subskrypcja po to, żeby dobić te 13 000 w miarę szybkim tempie. To tyle, dziękuję Wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!